wariat. Te amo. Con toda mi alma. ¿Te quieres casar con este chico? Kibicu mój, wyjdziesz za mnie wreszcie? Masz 30 sekund. 11, 9, 3, już. Oczywiście, kochanie. Jakiś czas po ślubie. W ciąży? Chłopaki? Będę dziadkiem. A my zostaniemy wujkami. Będę dziadkiem. Takie szczęście. Rocío potrzebuje matki. Wiem, ale chcę też pracować. Niech się nią zajmie twoja sekretarka. Co takiego? Ona nie jest niańką. Moja też. Mała jest chyba chora. Mam dzisiaj dwie operacje. Nie mogę ich przełożyć. Myślałem, że po porodzie co? Ja też mam swoje plany i marzenia. Nasze maleństwo zasnęło. Powodzenia. Nieźle. Co teraz? Już wiemy, pójdziemy do babci. Zaraz jej poszukamy. Mamo? Jak się masz? Wiesz, co powiedziała twoja wnuczka? Że chce cię zobaczyć. Przepraszam. A panienka teraz usiądzie. Moje słoneczko. Spójrz, jaki śliczny miś. Już wiem. Kiedy wrócimy do domu i spotkamy się z mamą, pod warunkiem, że przyjdzie wcześniej, co jest właściwie niemożliwe, pokażesz jej, co kupiliśmy. Zabiorę cię do kliniki i pokażę, jak się operuje wielkie... Lepiej nie. Zostaniesz z sekretarką. Dasz mi szansę? To dobrze. Wujku? Tak. Już. Co już? Poczekaj. Gdzie ja mam głowę? Chodź. Są skurcze? Zaczynają się. Thank you.
To drogie kwiaty. Dziękuję. Prosiłem wiele razy, żebyś wybrała imię dla dziecka. Postawiłem mu już karty. Jak go nazwiesz? Już wybrała. Pewnie Patricio. Nie. On należy do mojej przeszłości. Uważam, że nie powinnaś udawać, że nie żyjesz. W końcu to dziecko ma ojca. Wystarczy, że ma mnie. Pamiętaj, że ja też mam dziecko, które mi odebrano. To bardzo boli. Co powiesz, kiedy syn zapyta cię, gdzie jest tatuś? Okłamiesz go? Dam mu dużo miłości. Czyli okłamiesz. Salvador. Salvador, ¿qué? Co? Salvador. Mira, si le gustó. Podoba mu się. Es el nombre de tu sobrino, nieto. Tak się nazywa twój wnuk. Porque fue mi Salvador de verdad. Spójrz, jaki jest śliczny. Chaval lindo, hermoso, precioso. Chavita, te presento. Kochanie, a tu tío, to twój dziadek Menio. Solo tío. Wujek. Solo tío. Zupka, spróbuj troszeczkę. Jesteś ogromny. Meksyk, kilka lat później. Alicia? Mówi Patricio. Rzadko się widujemy, a zawsze było nam razem wesoło. Cieszę się. Co robisz w weekend? Odwołaj to. Polecimy do Las Vegas. Miło, że zadzwoniłeś. Pojutrze lecę do Los Angeles. Moja firma się rozwija. Mamy sporo czasu. Powiedz mi coś. Co? Myślałeś dzisiaj o Candy? Tak. Ja też. Udało jej się coś, o czym ja marzyłam. Została panią Moliną Lizarraga. Nie jesteś zła, że będąc z tobą myślę o niej? Ja żyję. Moje ucho. Ogłaszam was mężem i żoną. Pocałuj żonę. Bardzo dobrze. Tato, pospiesz się. Weź słonika. Którego? Niebieskiego? Weź też psa.
Lepiej nie, przypomina wilka. Pobawimy się?